Oh yes, we back to Ostrów, one home game in this month. We must win. We must win, for sure. It's an important game. Landshut will be a dangerous team. They have to. Each win for them is gold. So we have to be concentrated and prepare well during the week. What will be a key to take a win? For sure, start from the first minute. Concentrate and then don't take this game for granted. They are still a good team with quality players, so we have to be ready for that. Do you remember the game in Landshut? Yes, of course. Tough game, tough loss, start of the season. So we have to be, for sure, we have to get our revenge. But this is another team because they have four new players. And what do you can say about these new teams? Important will be to watch video, to prepare for them tactically, because like you said, this is a new team. They have only like three or four players from the first game. So it's going to be very important to take care of the tactical details. Tomek Gielo come to our team. What do you think about this player? Did you know him? Great player. He's my age. I know him from the junior teams. We played against him, junior teams and national teams. So I know him from the past. Great player, and I'm very happy to have this addition for the team. Okay, Oras, thank you very much and good luck. Thank you. Artur, na początek pytanie o naszego lidera Aigasa Skelle. Jak sytuacja z jego powrotem? Czy już coś wiadomo? Były jakieś szanse, że wystąpi z meczem z Landshutem? Czy to prawda? Ciężko powiedzieć, bo tak naprawdę każdy dzień przynosi coś nowego i tak naprawdę podejmujemy jakieś tam decyzje i kroki z dnia na dzień. Mieliśmy założenie, jakieś tam powiedzmy linię czasową i jakiś przedział czasowy, bo z reguły zawsze gdzieś tam się określa po każdym rodzaju kontuzji. Natomiast musimy określać tutaj z dnia na dzień, w jaki sposób to wygląda. No i tutaj raczej nie było szans na to, żeby zagrał z Sokołem. No i każdy dzień jest krokiem w przód, więc na ten moment postępy są robione każdego dnia. Natomiast kiedy wróci na parkiet, no to nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. Na pewno wtedy, kiedy będzie gotowy przede wszystkim pod względem zdrowotnym, no bo nie możemy przyspieszać procesu i ryzykować ponownej kontuzji bądź też ponownego urazu. Nawet może nie tego samego miejsca, ale innej części ciała. Ale prace idą dobrze i liczymy tutaj na szybki powrót naszego generała. Tak, Aigars bardzo ciężko pracuje każdego dnia, także postępy są widoczne. Jesteśmy zadowoleni z tych postępów, także czekamy na niego. Artur, teraz pytanie o nowego zawodnika, który do nas dołączył. Tomasz Gielo. Jak z jego formą? Bo wiadomo, że on prawie dwa miesiące jest bez treningu i wiadomo, trochę tego czasu będzie potrzebował. Jak ty to ocenisz? Tak, to jest to prawda. Tomek nie grał w koszykówkę, taką 5-5 z drużyną, więc zawsze to jest najbardziej specyficzna rzecz ze wszystkich. Pod względem fizycznym, stricte patrząc na niego, nie oceniając właśnie boiska, jest on dobrze przygotowany, zawsze osoba, która jest znana z etyki pracy, profesjonalizmu, także Tomek taki jest. Wiadomo, potrzeba tutaj zgrania z drużyną, mówiąc kolokwialnie, no i po prostu spędzenia ilości minut na treningu, właśnie grając te 5-5. Myślę, że tego najbardziej mu brakuje z tych wszystkich rzeczy, które ma. Plus wiadomo, wszystkie te założenia techniczne, taktyczno-techniczne, o których trener po prostu wymaga. Czyli tutaj czasami są sytuacje, że przyjeżdża zawodnik, potrzebuje dodatkowej porcji treningu. Tutaj czegoś takiego nie zauważamy i czekamy, aż Tomek wdroży się w drużynę i pokaże swoją umiejętność. Dokładnie, tak. Na pewno, tak wspomniałem, bo tutaj ta wytrzymałość koszykarska, czyli te granie 5-5 jest najbardziej specyficzną rzeczą. Nawet jeżeli ktoś będzie w stanie przebiec, mówiąc kolokwialnie, maraton, to nie da mu gwarancji na to, że on w meczu też tutaj w przenośni nie spuchnie, tak? Więc bo to jest tak, zmiany kierunki, podskoki, walka z przeciwnikiem, to wszystko generuje zmęczenie. No i on trenując samemu, bo przez ostatnie tam 2-3 tygodnie trenował bardzo mocno samemu, zarówno na siłowni, na sali,
był tutaj też w Polsce, więc no, pod takim względem trenował, natomiast no, nie miał tego 5x5, tak jak wspomniałem, no, te 5x5 jest najbardziej specyficzne pod względem właśnie tych zdolności fizycznych i tych cech fizycznych. I myślę, że tego może tam w pierwszych dwóch, trzech meczach mu gdzieś tam brakować i może być to widoczne, ale no, mówię, najważniejsze mecze są dopiero przed nami. Oczywiście każdy mecz jest ważny, ale te najważniejsze playoffowe są dopiero przed nami, no i myślę, że tam będzie na 120% gotowy. A jak grasz na zespołu? Poza jakimiś małymi, drobnymi urazami wszystko jest dobrze? No po tym całym huraganie i tornado, które mieliśmy w ostatnich miesiącach, tak naprawdę no, nie było tam dnia i tygodnia, żeby gdzieś tam coś się działo, no to teraz jest bardzo dobrze pod tym względem. Więc wszyscy zdrowi, każdy trenuje na 100%. Wiadomo, no, to jest sport, zawsze gdzieś tam jakieś stłuczenie, obicie i tak dalej występuje, no bo no, to taka jest po prostu koszykówka. No ale z takich rzeczy poważnych, mam na myśli poważne, tak jak no, Igers, tak, no to nie mamy. Także jesteśmy usatysfakcjonowani, możemy skupić się na pracy, czekamy teraz na Igersa, więc myślę, że jak po prostu dojdzie Igers, naprawdę będziemy mieli świetną drużynę, mocną i będziemy bić się o najwyższe cele w tej lidze. Tego życzę i bardzo dziękuję. Dziękuję. Andrzej, w niedzielę kolejne spotkanie ligowe, w tym, razem spotykamy się z drużyną, która zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, Sokół Łańcuch. Jaki to przeciwnik i co zrobić, żeby z nim nie wygrać? Przede wszystkim nie spoglądajmy w tabelę. Sokół Łańcuch miał ostatnio słabszy moment, ale myślę właśnie, że ta ostatnia porażka to był po prostu bardzo słaby mecz w ich wykonaniu i może to podziałać bardzo mobilizująco. Na pewno wewnątrz odbyli wiele rozmów, czy potrzebowali jakiegoś wstrząsu i często taka bolesna porażka jest dobrym bodźcem do tego. Do tego wiemy, że wraca ich najlepszy strzelec, Tyler Cheese, który bardzo nas skrzywdził w pierwszym meczu. Także ja nie spodziewam się łatwego spotkania, tym bardziej, że to jest jedyny mecz, który rozegrałem u siebie w najbliższym czasie i dawno też nie graliśmy. Będzie lekka trema, jak tutaj dawno u siebie nie graliśmy. Pamiętam ten ostatni mecz, co Igers z Kelem mówił, że bardzo długo nie graliśmy, bardzo chcieliśmy zwyciężyć i wtedy nam się nie udało. Myślę, że nie trema. Wierzę, że kibice przyjdą i od pierwszych, nawet już przed meczem, będą nas wspierać, aby pomóc nam wspólnie zwyciężyć. Zawodnicy to zawodowcy i nie ma mowy o tremie. Mija pierwsze dni treningów Tomasza Gielo. Jaki to zawodnik? Jak się wkomponowuje w drużynę? Wszystko przebiega zgodnie z planem, dokładnie tak jak planowaliśmy. Też rola jego, można powiedzieć, że to, co gdzieś tam sobie założyliśmy, jest teraz przekładane na boisko. Myślę, że Tomek też łapie zarówno nasz system ofensywny, jak i defensywny. Oczywiście, że na to potrzeba czasu, ale z treningu na trening jest coraz to lepiej i na pewno profilowo też dostajemy to, czego oczekiwaliśmy. Wróćmy jeszcze na moment do zespołu z Łańcucha. To zespół, który od naszego meczu przeszedł istną rewolucję. Kadra tego zespołu się niesamowicie zmieniła. Jaka to jest teraz ta drużyna po tych zmianach? Dokładnie, jest to inny zespół niż w pierwszej rundzie. Ma na pewno dużo talentu ofensywnego, bo czy Gomez na rozegraniu, czy Iken Wamu, czy Tyler Cheese, oni sami w pojedynkę mogą zdobyć 20-30 punktów w meczu. Też nie zagrali jeszcze w tym składzie z Tylerem Cheese'em. Myślę, że ten powrót może im dużo dodać. Na pewno musimy skupić się na defensywie, aby oni nie zdobywali łatwo punktów, bo to będzie mogło nam otworzyć szybki atak, z którego na pewno będzie nam łatwiej grać. Takie spotkanie z drużyną, która gra o utrzymanie, każdy będzie dla nich już o wszystkim. Ma swoje takie pułapki i co tutaj musimy od siebie dać, żeby zacząć? Przede wszystkim drużyna z Łańcucha ma tą łatwość, że nic nie musi. Przyjeżdża do Ostrowa, wiadomo, że Ostrów jest faworytem. Wiemy, że na luzie gra się dużo łatwiej. Wpadną 2-3 rzuty i łapie się dużą pewność siebie. Ale nie możemy do tego tak podchodzić, tylko to właśnie my musimy wyjść na boisko i narzucić swój rytm gry. Andrzej, tego życzę. Narzucenia rytmu i zwycięstwa w niedzielę. Dziękuję. Dziękuję.